po raz drugi mamy zaszczyt gościć powiatowe eliminacje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego w naszej szkole. Te zawody będą składały się z trzech etapów. Test wiedzy ogólnej, pierwsza pomoc i test sprawnościowy, który właśnie na tej hali tutaj się będzie odbywał. Będą ustawione dwa tory przy współpracy z prezydentem miasta panem Michałem Litwiniukiem, przy współpracy z policją naszą miejską, przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Organizujemy te wydarzenia. W sumie przystąpi do turnieju około 50 uczniów, bodajże dokładnie 49 w dwóch kategoriach. W jednej kategorii 4 drużyny, w drugiej kategorii 11 drużyn. Także impreza cieszy się dużą popularnością. Tak jak mówię, to jest już po raz drugi. Będziemy to cały czas oczywiście kontynuować. To jest jeden z wielu etapów i elementów, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście. Jak wiemy, Biała Podlaska jest rowerową mistrzem Polski po raz kolejny i cały czas te wydarzenia są kultowane w naszym mieście. W szkole też prowadzimy nacisk na bezpieczeństwo ruchu drogowego, przeprowadzamy kartę rowerową i kładziemy nacisk na test wiedzy ogólnej, jak i również na test sprawnościowy. Spotykamy się w zespole szkół w szkole podstawowej numer 9 w Białej Podlaskiej. Mają miejsce eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów szkół podstawowych, dla miasta Biała Podlaska oraz dla całego powiatu bialskiego. Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 15 drużyn. Zwycięzcy będą nas reprezentować na etapie wojewódzkim, a następnie miejmy nadzieję także na etapie ogólnopolskim. Tego typu turnieje jak dzisiejsze mają za zadanie popularyzować zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Oprócz części praktycznej był tor przeszkód, były także zadania, był test wiedzy, czyli tutaj wiedza teoretyczna na zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Także uczestnicy nie musieli się tylko przygotować pod względem zajęć praktycznych, ale także musieli rozszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym roku nagrody są bardzo atrakcyjne. Chciałbym tutaj nadmienić, że współorganizatorem tutaj eliminacji był Urząd Miasta Biała Podlaska, także tutaj bardzo dziękuję za współpracę, była ona wzorowa. Połowę nagród ufundowaliśmy my jako Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, a połowę sfinansowało miasto Biała Podlaska. Także pula nagród naprawdę przekracza dobre kilka tysięcy złotych, jak widać na załączonym obrazku. W tym roku jest dodatkowa nagroda, bo także współorganizatorem turnieju jest Stacja Pogotowa w Białej Podlaskiej, bowiem są także zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i dla najlepszych drużyn, które uzyskają pierwsze miejsce w zadaniu polegającym właśnie tutaj z pierwszej pomocy, są przewidziane dodatkowe nagrody od dyrektora stacji. Uważam, że tutaj ogólnie poziom w Białej nauczycieli, którzy kształcą na kartę rowerową, kształcą najmłodszych, jest wysoki. Jest wysoki, a jeżeli chodzi tutaj stricte o turniej, no to jeżeli chodzi o powiat bialski, wyróżniają się szkoły z Grabanowa oraz z Janowa Podlaskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszymy całą drużyną za to, że no, udało nam się dostać to pierwsze miejsce. Oliwka rozgadana. Która klasa? Piąta. To teraz Oliwka, przedstaw, zaczynamy od naszej pani opiekunki. Kto was wytrenował? To jest pani Dorota Artemiuk. Pani uczy techniki. Najlepsza pani pod słońcem. Tak. I koleżanka i koledzy. Tutaj jest z mojej prawej strony Weronika Samsoniuk, Fabian Bujak i Daniel Siedlanowski. Słuchajcie, na czym polegało właśnie przygotowanie wasze? Jak to wyglądało podczas zajęć lekcyjnych w szkole? Pani nam puszczała różne filmiki właśnie na temat, jak właśnie ćwiczyć to. Pierwsza pomoc Szczególnie właśnie pierwsza pomoc, jak skrzyżowanie, jak się uczyć, kto ma pierwszeństwo. Oczywiście ćwiczyliśmy też osobno sobie tam na rowerach, tak, w weekend ten. Ćwiczyliśmy jeszcze jazdy w szkole. Trzeba było dużo się przygotowywać. Tak. Starszą grupą jeszcze, ale starsza grupa. To jest bardzo dobre miejsce. Bardzo dużo myślę, że przygotowaliśmy się. Było też bardzo dużo stresu. No oczywiście, no tak jak zazwyczaj, jak jest podczas konkursów. No i gratulujemy. No,
dziękujemy bardzo. My jako szkoła bardzo duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Tak jak można zauważyć, mamy wiatę rowerową i uczniowie już w klasie czwartej zdobywają kartę rowerową. Dlatego też już większość zdała. Mamy praktycznie prawie 100% zdawalność. Czyli bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo naszych uczniów jest dla nas priorytetem, jaki sobie zakładamy. W tym roku po raz drugi wspólnie z WORD-em organizujemy ten konkurs i tak jak tutaj można zauważyć, myślę, że organizatorzy więcej powiedzą na temat tego konkursu, ale są to uczniowie, którzy świetnie posługują się na drogach, którzy świetnie znają zasady bezpiecznej jazdy i którzy potrafią udzielić pierwszej pomocy. Oczywiście pierwsza pomoc u nas też jest bardzo ważna, bo tak jak można zauważyć, mamy defibrylatory w przedszkolu i przy szkole powieszone, oby nikomu nie służyły, ale tutaj też zabezpieczamy się w razie, gdyby coś się wydarzyło, to bezpieczeństwo dorosłych wszystkich jest dla nas naprawdę najważniejsze. Na pewno ten ruch jednokierunkowy jest zdecydowanie tutaj bardzo ważny, dlatego że uczniowie czują się bezpiecznie, samochody jadą tylko i wyłącznie w jednym kierunku i myślę, że wszystkie te zatoczki, które są, te progi zwalniające, wpływają również na bezpieczeństwo, bo od kiedy one są, to mamy naprawdę super. Dużo rowerów stoi przed szkołą. W tej chwili we współpracy z panem prezydentem i z miastem będziemy mieli drugą wiatę, taką 24-metrową na rowery, ponieważ szkoła liczy prawie 1000 uczniów i bardzo dużo przyjeżdża właśnie tutaj do szkoły na rowerach. Dzień dobry, ze mną zwycięska drużyna w kategorii pierwszej, czyli szkoła podstawowa numer 9. Gratuluję. Jesteśmy z Janowa Podlaskiego, ze szkoły podstawowej imienia Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim. Tym po mojej lewej jest kolega Paweł Bilicki, po mojej prawej Kuba Pietruczuk, nasz opiekun pan Jacek Kolifiruk. Ja jestem Paweł Michalski. Witam panowie. No macie nagrody z pierwszego miejsca. Zadowoleni? Oczywiście, jak najbardziej. Spodziewaliście się? Nie za bardzo. Tak średnio. Konkurencja była dobra. Ale udało nam się wygrać. Jak wyglądały wasze zajęcia w szkole z panem opiekunem? Na to, że się poświęcili czas? No, najbardziej na jazdę na torze sprawnościowym. Jak bardzo jest ważne bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale w ogóle w nauce, dla was, dla uczniów? Bardzo mocno. Bez bezpieczeństwa nic nie może zrobić. Janów Podlaski to bezpieczne miejsce? Łatwo dotrzeć do szkoły? Jak najbardziej. Dobrze? Bardzo dobrze. Przed wami teraz Lublin. Przygotowuje jakieś specjalne przygotowania? No, trzeba by troszeczkę zintensyfikować, tak? Tak. Czyli widziałem jakieś braki, tak? Trochę. Cóż. Gdzie one były? Gdzie były. Może stres troszkę zjadł. No i troszeczkę wydłużymy treningi. No. Tak, teraz na powiat mieliśmy troszeczkę mniej czasu. Macie dziś już ale, w szkole jakieś wiatrowe stylu? No mamy taki tor przeszkód. Tor przeszkód. Mamy tor przeszkód, na którym ćwiczymy. Szkoła w Janowie Podlaskim odnosiła sukcesy w tym temacie, BRD? Tak, już od kilku lat. W tamtym roku się nam udało też pierwsze miejsce i dwa lata temu dla kolegów też.